kolejnego punktu naszych obrad. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Piastowska, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1148. Pierwsze czytanie. Prezentuje pani prezydent Elżbieta Kotek-Badacz. Panie przewodniczący, jako prezydenci, szanowni państwo radni, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Piastowska jest realizowany na podstawie uchwały przystąpienia do sporządzenia planu z marca 2010 roku. To jest plan, to z grupy tych starszych planów. Jest niewielki o swoim obszarze, bo o powierzchni około 31,6 hektara. No niemniej jednak wyjątkowo ważny dla miasta, ponieważ w tym miejscu obszar, który wskazany jest w planie, jest duża presja inwestycyjna. Oznacza to, że plan może ochronić przed zabudową teren, który w chwili obecnej ma swoje tradycyjny charakter willowy, a propozycja inwestycyjna, czyli propozycje, jakie są złożone w decyzjach budżetowych, jest zabudowa wieloletnia. Dlatego też postanowiono przystąpić do opracowania tego planu. Opracowany został w Biurze Planowania Przestrzennego przez głównego projektanta panią Monikę Antonów. Przeszedł całą procedurę planistyczną. Odbyły się dwa wyłożenia do publicznego wglądu. Pierwsze pomiędzy kwietniem a majem 2016 roku, 2012 roku. I w trakcie wyłożenia zgłoszono uwagi, które zostały uwzględnione. Trzy zostały w całości uwzględnione. Okazało się, że należy powtórzyć całą procedurę, czyli powtórzyć wyłożenie i uzgodnienia, co już uczyniliśmy, oraz kolejne wyłożenie się odbyło i zgłoszono w trakcie tego wyłożenia kolejne uwagi, które zostały nieuwzględnione, w związku z tym nie było konieczności ponadmienia procedury planistycznej. Proszę państwa, chciałam parę słów o tym planie powiedzieć, dlatego że podczas dyskusji nad planem po przeprowadzeniu procedury planistycznej w tej chwili okazało się, że wielu mieszkańców jednak jakby nie jest zadowolony z rozstrzygnięć planistycznych w tym obszarze. I chciałam wyjaśnić, z jakiego powodu tak jest i które to są problemy konfliktowe, które nie zostały rozwiązane w tym planie, ale będą musiały być rozwiązane zarówno w zmienianym studium, jak i później w zmianie planu, które będzie wykonywane na podstawie tego studium. Pierwszy problem to dotyczy właśnie zgodności ze studium obowiązującym. Mamy bowiem taką sytuację w planie, że w terenach, które w chwili obecnej są zainwestowane, występuje zabudowa, w planie musieliśmy wyznaczyć jako tereny zieleni, ponieważ musimy być zgodni dosłownie ze studium. Tu przykład tam niedawno uchylonego nam Parku Aleksandry, gdzie właśnie wyznaczając tereny zainwestowane w terenach zielonych, został uchylony cały plan. Dlatego też musieliśmy tak postąpić i w tym wypadku w nowym studium zmiana, które opracowujemy, dokonamy zmiany studium po to, aby umożliwić później zmiany planu miejscowego. Druga sprawa, szalenie taka intrygująca i wzbudzająca emocje, to są osuwiska w tym obszarze występujące. Otóż opracowując plan miejscowy, granice osuwisk przyjęliśmy zgodnie z materiałami, jakie uzgodnił nam geolog powiatowy. Plan miejscowy jest opracowany na podstawie aktów prawnych. Nie możemy dopuszczać na przykład prywatnych opinii geologicznych. Musimy mieć uzgodnione wszystkie opinie z geologiem powiatowym. Ale ponieważ mieszkańcy proszę państwa, ale przepraszam bardzo, ale naprawdę nie jest już... Bardzo proszę, proszę państwa, naprawdę wzajemny szacunek dla siebie i wysłuchanie
istotnych informacji dotyczących tego planu? To są bardzo istotne informacje, ponieważ dotyczą mieszkańców i naprawdę to są ich często podstawowe problemy. Chodzi o to, że tereny osuwisk będą po raz kolejny przebadane. Są już przeznaczone na to pieniądze i rozpoczną się badania w tym obszarze. I również wtedy, jeśli się zmieni granica osuwisk, czyli jeśli zostanie potwierdzone to, co mówią mieszkańcy, to będziemy wtedy mogli również dokonać zmiany planu. Następna sprawa to jest ujednolicenie zapisów w zakresie wskaźnika powierzchni geologicznej czynnej, ponieważ wystąpiła taka sytuacja, że ci, co wnioskowali, mieli taką możliwość podczas drugiego wyłożenia, został zmieniony wskaźnik o 10%, zmniejszony wskaźnik powierzchni geologicznej czynnej. To nie ma istotnego znaczenia dla zagospodarowania działki, ponieważ teren zainwestowany pozostał bez zmian. Ale mieszkańcy jednak uważają, że mogą na przykład mieć większą wtedy możliwość zainwestowania na przykład poprzez różnego rodzaju utwardzenia i tą rzecz też należałoby w przyszłości ujednolicić. Oczywiście gdyby doszło do zmiany planu, to wystąpią inne w czasie procedury planistycznej wnioski, to poznamy na bieżąco. Także podsumowując, mam dzisiaj taką prośbę do radnych, aby ten plan uchwalić po to, aby zabezpieczyć obszar przed ingerencją i zabudowy wielorodzinnej, dokładnie tak to można powiedzieć. W zmianie studium, tak jak powiedziałam, to co wymaga korekty, dokonać tej korekty, a następnie dokonać zmiany miejscowego planu na podstawie właśnie zmienionego studium i tych nowych okoliczności, chociażby granice osuwisk, o których mówię. I czasowo wyglądałoby to w taki sposób, że jak Państwo mieliście przykład właśnie przed chwilą, zmiana planu cysterców trwa około 10 miesięcy, więc nie jest to jakiś obszar, czas nieokreślony. To jest, można powiedzieć, że przy dwóch wyłożeniach byłoby to około 1 roku, czyli uchwalając studium można przystąpić do zmiany planu i uchwalić tą zmianę. Spowoduje to opóźnienie tylko i wyłącznie dla tych, którzy będą oczekiwać na te problemy, o których mówiłam, które uniemożliwiają im realizację i nie będą mogli realizować, a przede wszystkim będziemy ten teren chronić, bo proszę Państwa, to jest wyjątkowe miejsce i jeśli tam zabudujemy zabudową wielorodzinną, to powiem, to znaczy, że nie ma już miejsc w Krakowie, gdzie zabudowa wielorodzinna nie mogłaby powstać. Dziękuję. Dziękuję Pani Prezydent. W tej sprawie zajęła stanowisko Komisja Planowania Przestrzennego Środowiska. Jest pozytywna opinia, 10 głosów za, 0 przeciw, 1 wstrzymującym. Czy są stanowiska innych komisji, proszę Państwa, nie widzę. Prezentacja stanowiska klubu radnych i zatem otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Proszę uprzejmie. Proszę Państwa, jeżeli nie, to może jeszcze będzie później okazja, ale nawet chciałbym dopuścić do głosu osoby spoza rady, które zgłosiły chęć zabrania głosu i bardzo proszę o zabranie głosu panią Ewę Grobelny albo Grobelny. Bardzo przepraszam, że czytałem, nie jest napisane, ale zapraszam jeszcze. Proszę się dalej jeszcze przedstawić do mikrofonu. Przypominam, 3 minuty, bardzo uprzejmie proszę o dyscyplinę czasową. Zapraszam, mam nadzieję, że Pani zdąży w tym czasie przekazać swoje uwagi. Dzień dobry dla wszystkich. Nazywam się Ewa Grobelny, mieszkam na ulicy Sawickiego 2 i występuję w sprawie wymienionego osuwiska, które Pani Prezydent powiedziała, że zostanie zatwierdzone w nowym planie Jasnowska. Nie zgadzam się z tym, ponieważ robiliśmy na własny kosz obiekty. Są podpisane, opiniowane przez samą Sławę Krakowską, przez pana profesora z Akademii Publiczno-Technicznej. Mieszkam tam, budowałam tam lat, mieszkam tam lata. Nie ma tam żadnych pęknięć, żadnych oznak dotyczących osuwiska. Mało tego, sąsiedzi niwelowali teren i również nie powstały żadne pęknięcia, które świadczyły o tym, że osuwisko jest. Przykro mi,
że nieudolnością urzędu chcecie moją prywatną własność i własność moich sąsiadów podpiąć pod własną nieudolność, ponieważ jeżeli nie potrafiliście podtrzymać budowy wprowadzonej przez dewelopera, notabene, był tam przepiękny dworek, który był wpisany do rejestru zabytków, sama osobiście to sprawdziłam, i z tego przepięknego dworku, przy którym stał przepiękny, stary wiąz, pozwolono zbudować, nie wiem, gdzie wtedy państwo byliście i władze, które były za to odpowiedzialne, pozwoliliście zbudować olbrzymiego molocha, gdzie były prowadzone badania, prace budowlane, na garaże podziemne. I tam młody pneumatyczne pracowały nocno na głębokość 5 do 10 metrów, ponieważ miały powstać garaże. Więc stąd powstały pęknięcia na domach, które są sąsiadujące. Natomiast to nie ma nic wspólnego z usuwiskiem. Państwo, którzy sąsiadują z deweloperem, bardzo chcą powstrzymać pracę dewelopera, ponieważ nie są zainteresowani tym, aby mieszkało tam ileś tam rodzin i było tam ileś garażów. Ale to jest prywata, to nie ma nic wspólnego z usuwiskiem, które państwo chcecie nanieść na ten plan. I stąd moja propozycja, ponieważ są prowadzone badania geologiczne, odwierty na tym terenie, dokładnie na naszych posesjach i posesjach, które są sąsiadujące. Wiem, że są wprowadzone sądy. Dlaczego nie poczekać, dlaczego nie wydzielić tego terenu, dopóki nie zostanie decyzja podjęta, czy rzeczywiście ten teren stanowi zagrożenie i jest usuwiskiem czynnym, czy nie. Tylko państwo z góry zakładacie na podstawie paru zdjęć i opinii karty dokumentacyjnej usuwiska pana Wójcika, którą się nie zgadzam i którą potwarzam, ponieważ prowadziłam własne badania na własny rok. Dlaczego nie zostanie wydzielony ten teren do momentu zakończenia prac? Nie zgadzam się i będę wetować to postanowienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani. Proszę państwa, jeszcze mamy jeden głos, a się dwa, przepraszam. Bardzo proszę o zabranie głosu pana Dariusza. A przygotuje się pan Maciek Oprocha, żeby był gotowy. Bardzo proszę, żeby jako trzecia osoba zgłoszona i dopuszczona. Pan wie pan nowe elementy, nie się nie będzie powtarzał wcześniej. Właśnie chciałem w tej samej sprawie zabrać głos, może nie będę powtarzał, bo prosimy do niego. Prosimy tylko jeszcze raz o analizę badań, które zostały przeprowadzone przez naszą prywatę, naszego prywatnego geologa, gdyż są odpozycje systemu, które zostało przeprowadzone przez prywatnego geologa i są to badania, które zostały, zostały oparte o niewiadome jakie badania, które dotąd nie zostały przeprowadzone. Także bardzo proszę, byśmy jeszcze raz mogli się na ten temat. Dziękuję. Dziękuję. I jeszcze mamy jednego pana Macieja Oprocha. Bardzo proszę, pan Maciej Oprocha o zabranie. Gdzie jest pan Maciej Oprocha? No proszę bardzo. Przypominam o dyscyplinie czasowej, 3 minuty bardzo pana przyjmy. Proszę zmieścić się w tym czasie. Proszę bardzo. Pan mikrofon. Pan przewodniczący mnie jest przedstawił. Ja właśnie w tej samej sprawie, w sprawie oczywiście Artemisy Starickiego. Mam konkretną tą swoją opinię zrobioną przez biegłych i oczywiście dla porównania mam dla państwa tutaj taki mały argumencik w postaci ten. Są tutaj narysowane na tego swoje osoby, panie przewodniczący. Ale to proszę do radnych, to i tak będzie ewentualnie prosimy o potem pozostawić. Ja bym chciał, żeby wyglądają zupełnie inaczej. Ja proszę polecenie zacytować momencik z tego pisma. Właściciele budynku 4A-4B i wyraźnie zgody na przeprowadzenie wizji lokalnej pozwalający oceniu stan aktualny uszkodzi tak oczywisto. Stwierdzone jedynie pęknięcia wnet przed wiatrem do garażu budynku 4A od strony N, przydające równolegle do krawędzi podziemnego garażu przy budynku 4.
Można jednak wykluczyć, że obecność ewentualnych otwartych ścian w działkach oraz pękań i uszkodzeń budynków 4A42 opisanych w karcie oczywiskowej mogła być wynikiem lokalnych przemieszczeń powierzchni powstałych w rezultacie wykonania głębokich wykopów prowadzonych przy budynku 4 i sąsiedniej działce. Wykonanie głębokich wykopów w warunkach wstępowania naturalnych ruchów oczywiskowych miałoby zapewne katastrofalny wpływ na budynki znajdujące się powyżej. Czyli gdyby to było tak, jak jest w karcie, to jest przyczyna oczywista, to te budynki powinny zjechać. Natomiast pozwolę sobie jeszcze Państwu zacytować ostatni z tego mojego... Zalę mam, jeszcze zalę synę, przepraszam, ale czas biegnie, proszę pana. Wnioski. Położenie badania, które zabudowane w Unii Jureckiej, dla tylko roku nie zostaje. Zostanie sobie samą kończyłę, żeby nie przedłużać sprawy. Wyniki przeprowadzonych analiz stateczności wykazują istniejący znaczny zapas stateczności nawet dla rozproszonej strony niekorzystnych warunków gruntowych. Wyniki prowadzonych prac badawczych w rejonie budynków 2A2 przy ulicy Sawickiego w Krakowie nie potwierdzają śladów odnawienia się ruchów masowych gruntów w obniżeniu starego, późno galicyjnego lub wczesno-policyjskiego oczywiska. Na północny Skota wzgórza Świętej Bronisławy. Całość przedstawionych w dłuższej opinii wyników badań wykazuje, że analizowany teren nie powinien być zaliczony do terenów oczywistych. Dziękuję panu. Jeszcze jedną osobę dopuszczam. Pani Anna Czartuska-Turska, czy obecna? Bardzo proszę, przypominam o 3 minutach. Zapraszam panią do mównicy. Należy do grupy osób, które nie zwróciły uwagi na to, że plan jest procedowany i nie wygląda wyłożeniem i nie zgłosiła swoich uwag do tego planu. Ja jestem właścicielką niewielkiej nieruchomości, ulica Małysz 39. Jest to maleńka działka, na której obecnie w procedowanym planie zaznaczono linię zabudowy w połowie tego budynku, czyli do zagospodarowania zostaje mniej więcej 4-metrowy obszar na szeroko. Chciałam powiedzieć Państwu, że możliwie czytałam w zakresie tego planu i jest on sprawa sprzeczności. Często odwołuje się do ładu przestrzennego i uporządkowania przestrzeni publicznej. Plan był wykładany w niewielkich obszarach dwukrotnie, czyli w sumie trzykrotnie, w miejscach dotyczących obszaru ulica Flory Jadwigi Emaus, gdzie podniesiono wysokość zabudowy, moim zdaniem bez zachowania ładu przestrzennego, czyli na przykład w działce zabudowanej do granicy do 9 czy 7 metrów proponuje się zabudowę do 13 metrów budynkiem wielorodzinnym najprawdopodobniej. Z drugiej strony tam, gdzie ja jestem i gdzie sąsiaduję z budynkiem, który ma 14 metrów do palenicy, z zapisów wynika, że ja budynku nowego właściwie odbudować nie mogę. Muszę zachować wysokość 3,5 metra i jest to sprzeczne z jakimiś zasadami ładu przestrzennego, które jednokrotnie są w tym planie podkreślane. Dziękuję bardzo. Dziękuję pani uprzejmie. Proszę bardzo, czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeśli nie, to bardzo proszę panią prezydent Koterwę o ustosunkowanie się do ewentualnie przedstawionych problemów. Proszę uprzejmie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja
potem do pani mojej przedmówczyni. Otóż pani była na wyłożeniu, jest podpisana na liście obecności, nie zgłosiła uwagi, było to pierwsze wyłożenie tego planu. I oczywiście w chwili obecnej są warunki dla realizacji obiektu na tej działce, z tym, że wysokość jest bodajże 9 metrów dla dachu płaskiego, 11 do kalenicy przy dachu spadzistym. Ale tak naprawdę to chciałam powiedzieć co do tych osuwisk. Proszę Państwa, mamy czas na to, żeby sprawdzić te osuwiska. Chodzi o to, że my nie możemy posługiwać się, robiąc plan, danymi, które Państwo prywatnie zlecacie i macie własne prywatne badania. My posługujemy się badaniami zatwierdzonymi przez geologa powiatowego i takie badania możemy wprowadzać do planu, dlatego zdecydowaliśmy się na powtórzenie. Natomiast oczekując na wyniki tych badań, tak jak Państwo proponujecie, to doczekamy się, że na zasadach dobrego sąsiedztwa zbudowany zostanie właśnie taki obiekt, jak Pani przed chwilą wymieniła, pod pretekstem zabudowy, tu akurat ten obiekt jest nazwany jednorodzinną, żeby było jeszcze no, bardziej pikantnie, powiedziałabym, bo przecież to jest zbyt duży obiekt, jak na obiekt jednorodzinny. I jeśli się okaże, że ten obiekt zostanie zbudowany, to na zasadach dobrego sąsiedztwa my musimy wydać kolejną wózetkę i powstanie kolejny obiekt. I tak będzie. Tak będzie nie tylko w tym przypadku. W kolejnych przypadkach przy ulicy Emaus, Przejo i tak dalej. Tam jest dokładnie zabudowa i w tej chwili mamy złożone wózetki i my dłużej nie możemy ich wstrzymywać. Także będą wydawane również pozwolenia na budowę. I później, proszę Państwa, będzie sytuacja jak na Młynówce Królewskiej, gdzie powstaje obiekt, bo planu nie ma. Mamy szansę w tej chwili ten teren ochronić. W tym fragmencie mamy go szansę ochronić. Bo nie sądzę, że to zburzy bardzo biznes plany Państwa, jeśli będziecie mogli realizować swoje inwestycje za półtorej roku. Naprawdę ja proszę o to, abyście podeszli ze zrozumieniem nie tylko dla swoich działek, myśleniu o swoich działek, ale właśnie dla ładu przestrzennego całego tego, całej tej przestrzeni i uniemożliwienia intensywnej zabudowy wielorodzinnej, mówię intensywnej, bo tam właśnie w rejonach Przegonu czy Emaus to jest zabudowa może niewysoka, ale tam jest budynek przy budynku. Tam naprawdę my mówimy o korytarzu przewietrzania miasta, bo to przecież ten teren znajduje się na korytarzu. Tam powinna być tylko zabudowa jednorodzinna na dużych działkach z dużą ilością powierzchni biologicznej czynnej. Dlatego ja po raz kolejny apeluję o to, aby jednak ten plan uchwalić i ochronić teren przed zabudową, intensywną zabudową wielorodzinną. A po zmienionym studium będzie przedłożone Radzie Miasta do uchwalania to zmienione studium w tym roku. Także to, czy to będzie zaraz po wakacjach, czy później, to tylko będzie zależało, ile będzie wyłożeń, ale na pewno w tym roku. Natomiast w przyszłym roku dokonamy zmiany planu. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Prezydent. Czy jeszcze ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Zatem stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa określam termin wydania autopoprawek na dzień 19 lutego w godzinach 15 i ostateczny termin zgłaszania poprawek na dzień 21 lutego w godzinach 15.